Tylko oni sobie uznali, że zrobimy rekrutację i na tym etapie będziemy wozić pracowników, żeby się zapoznać, przyuczyć, jeżeli ktoś ma praktyki po tą stronie. Nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś dojeżdża od Kołobrzegu do Koszalina, to dla niego to żadna atrakcja, są to jeżdżę po tą stronie. Dlatego wszyscy te osoby, które są zainteresowane, czekają, żeby jednak w ta firma... Przepraszam, w jakiej niebu? Nie ma różnicy. Patrząc na przykład na inne firmy, tutaj nie wpływa na efektywność w pracy. W każdym razie w tą rekrutację byśmy chcieli także wspomóc tej firmie, ale też będę prosił Państwa o wsparcie, bo to Państwo macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Był jest taki moment, organizowaliśmy spotkania w gminie, w Krypicach. To te spotkania, one cieszyły się popularnością, ale jednak sądzę, że to, co zaproponowaliśmy dla Duńczyków, żeby ludzie przyjechali, zobaczyli na w oczy, otrzymali konkretną informację, czy warto w tej firmie być, a zarobki, oni zapowiadają, że będą płacić o 50% więcej niż ten standard, który jest w naszym powiecie. Wiadomo oczywiście, że to nie jest praca tak jak w Kabel Technik Polska. To sobie siedzą przy falasie, siedzą sobie fajnie, jest ciepło, jasno i przyjemnie. Jednak to jest troszeczkę trudniejsza praca, ale za to oni deklarują, żeby ta płaca była znacznie wyższa. Szanowni Państwo, tutaj kilka zdań, może tak na końcu jeszcze pokażę. Piątą naszą inwestycję, którą chcemy jeszcze w tym roku zacząć realizować, to wzdłuż tego obiektu, w kierunku tam, powiedzmy, torów kolejowych, chcemy jeszcze w tym roku wybudować drogę, taką drogę wewnętrzną, żeby kolejni inwestorzy mogli korzystać z terenów, które mamy dzisiaj w dyspozycji Inwestparku, żeby mogli z nami podpisywać nowe umowy na 2018 rok. To jest piąta inwestycja. Jak wygląda, przy okazji powiem, jak wygląda rok 2018. Sądzę, że może wyglądać podobnie dobrze. Wszystko zależy od zaangażowania, wsparcia, od tego klimatu, który jest wokół stowarzyszenia, czyli inwestycji w parku, bo tej pracy jest wiele. Poprzeczkę sobie postawiliśmy dość wysoko, dlatego że w przyszłym roku, Szanowni Państwo, Inwestpark i inkubator technologiczny przekroczy 1000 osób ze zatrudnienia. To już jest duży efekt na rynku pracy. To już zauważyliśmy w tamtym roku, że niektóre firmy podwyższają pensje, bo się boją, że ich pracownicy przejdą do firm, które będą uruchamiać się, czy się rozwijają na terenie Inwestparku. I jeżeli ktoś mnie się pyta, po co budować te obiekty, jak nie ma chętnej do pracy, to nie do końca z tym się mogę zgodzić. Wszystko zależy od wynagrodzenia. Jeżeli ktoś oferuje troszeczkę więcej niż najniższa krajowa, to niech się nie dziwi, że nie ma chętnych. Dlatego my wspierając nasze firmy, czy wprowadzając następnych pracodawców, tworzymy taką naszą wewnętrzną konkurencję dla dobra naszych mieszkańców, żeby ta konkurencja spowodowała lepsze warunki pracy, ale przede wszystkim zwiększone wynagrodzenie. My nie możemy apelować, może pan, nawet pan wójt nie może apelować do przedsiębiorców, każdy może, tak? Ale czy oni nas się posłuchają? Nie. Oni prowadzą swoją niezależną w politykę, do tego mają prawo, ale my troszeczkę tak pośrednio chcemy na nich wpływać, żeby te pensje były wyższe. Ja sądzę, Szanowni Państwo, że warto byłoby i my w tym kierunku dążymy, żeby podjąć taki wysiłek, żeby w najbliższych latach nie było 1000, a było 2000 osób zatrudnionych na terenie Inwestparku. To już jest naprawdę duży zastrzyk na rynku pracy. Co niektórzy mówią, że średnia płaca wtedy w powiecie bielogarskim wzrośnie o 50%.
Może prawda to jest, bo te 1000 nowych miejsc pracy wpłynie jeszcze bardziej na rynek pracy, na tą konkurencję między pracodawcami niż te pierwsze 1000 miejsc pracy. I tego sobie życzymy. I kilka zdań, Szanowni Państwo, jeszcze o naszych terenach, bo w tamtym roku burmistrz Białogardów Krzysztof Babiński odebrał wyróżnienie, grunt na medal. Miasto Białogard zostało uznane, ten teren, który został wyróżniony jako najlepszy teren inwestycyjny w województwie zachodniopomorskim. I miasto Białogard jest pierwszym miastem w Polsce, które dostało po raz drugi te wyróżnienie. Te wyróżnienie z tamtego roku dotyczy właśnie terenu, na którym jest wykazywana przetwórnia łososia, ale ten teren jest większy. Tam jest około ponad 20 hektarów, które oferujemy naszym przedsiębiorcom i zewnętrznym firmom. A drugi teren w 2010, tam gdzie dzisiaj zlokalizowany jest Kabel Technik Polska, czyli decyzja jury konkursowego była słuszna. My to potwierdziliśmy działaniami, że jednak teren był najlepszy i klienci, inwestorzy to docenili. To, co mówiłem o rynku pracy, staramy się jakby wspomóc czy uzupełnić te działania Krajowego Urzędu Pracy, bo z jednej strony bezrobotni mają bezpośrednią jakby informację, ale co zrobić z osobami, które dzisiaj nie są bezrobotni i nie chcą być, a chcą zmienić pracę. Także ten temat będziemy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozwijać. Sądzę, że z początkiem roku jakiś model wypracujemy. Zapewne będziemy bazować na tych formach elektronicznych, bo okazuje się, że prawie każdy ma w Facebooka, ale też spotkania czy ulotki, plakaty, informacja prasowa też jest wskazana. Tutaj każda z firm, które dzisiaj funkcjonują w Wysparku, szuka pracowników. To stopniowo, to nie jest tak, że oni nie produkują, bo nie mają pracowników, ale cały czas produkują, zwiększają zatrudnienie. Też korzystają inne firmy z naszej pomocy, jak na przykład Berliner. Oczywiście to jest ta firma łososiowa, BGP Production, przede wszystkim pracownicy produkcyjni, ale też jak widzimy, operatorzy maszyn, mechanicy, elektrycy, kontrolę jakości, pracownicy w magazynie. Szkoła nasza, zespół szkół zawodowych z tą firmą przetwórstwa łososia podpisała porozumienie, żeby osoby, którzy przychodzą uczyć się w zawodówce przetwórstwo ryb, żeby mogli praktyki, żeby odbywać praktyki właśnie u tego pracodawcy, to ustalono, że w trzecim roku za 3 dni praktyki taki młody człowiek dostanie 1200 zł. To już jest zachęta i ten dobry kierunek, że właśnie ta zawodówka, ona już powinna jakby ukierunkować tego młodego człowieka. To nie jest zobowiązanie. On dostanie 1200 zł i on nie musi w tej firmie po szkole pracować. Może sobie wybrać inną, podobną firmę, w ogóle zająć się inną pracę. Ale w takim kierunku dążymy, zachęcamy firmy, żeby jednak proponowali naszym młodym mieszkańcom odpowiednie wynagrodzenie. To jest tak zwana opłata, ale jednak wiemy, Szanowni Państwo, że ten budżet domowy w wielu rodzinach byłby podbudowany, a też ludzie mają troszeczkę większe oczekiwania, wymagania i mogą zabezpieczyć finansowo także swoje wydatki. Jak Szanowni Państwo zobaczycie, ci panowie od strony pani dyrektor, młodzi, Duńczyk, prezes zarządu, ten jeszcze młodszy pan, też Polak, współwłaściciel tej firmy z Koszalina. Czyli to nie jest tak, że firmy zachodnie tylko przychodzą i nas tutaj wykorzystują, ale bywa tak, że zdolni nasi mieszkańcy tworzą różnego rodzaju poziomy współpracy. KTP, Kabel Technik Polska, jest takim koncernie PKC w grup. Ten koncern
został ostatnio kupiony, kupiony przez hinduską spółkę. Czyli widzimy, jak świat się zmienia. Na początku KTP była spółką niemiecką, później kupili Amerykanie i Finowie, a teraz od nich kupili Hindusi. Także świat także wkracza do naszego programu. Szanowni Państwo, ja już to kilka razy pokazywałem, ile jest inkubatorów przedsiębiorczości. Białogard, Koszalin, Sławno, Oszczecin, fundusze pożyczkowe, Białogard, Koszalin, Połczyn, Zdrój, Łobez, Szczecin, Stargard, Szczeciński. Inkubatorów są, jest dwa, Białogard, Szczecin. Ta mapka się cały czas nie zmienia, to jest problem. To nie jest tak do końca, że sąsiedni przedsiębiorcy, samorządowcy, oni w ogóle nie chcą wspierać swoich lokalnych firm, czy nie mają bezrobocia. Oni mają też bezrobocie, mają firmy lokalne, ale jednak sposób dystrybucji środków unijnych on nie jest tak do końca właściwy. I na te dobre projekty, które mogłyby także zaistnieć w tych powiatach, tych pieniędzy brakuje. My także, Szanowni Państwo, jesteśmy taką małą ofiarą tego całego systemu, bo wiele razy Państwu opowiadałem o inkubatorze spożywczym. Nasza idea była taka, żeby w każdej gminie powstał inkubator spożywczy, ale zmiana w kierunku programowania okazało się, że były takie zamiary, żeby tworzyć inkubatory. W naszym województwie zachodniopomorskim później te środki przesunięto na inne działania. Znaczy, my mamy dużo pracy, dobrze nam wychodzi ten zakres, który teraz wykonujemy, ale to taki element też warto byłoby tutaj w naszym powiecie uruchomić. Prowadzimy rozmowy też bezpośrednio przez Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej. Był u nas wiceminister pan Szwed na zaproszenie pana posła Stefana Szczałkowskiego. Dobrze mieć takie bezpośrednie kontakty, może z tego będą owoce w formule dodatkowych pieniędzy dla powiatu białogardzkiego. Ja dziękuję, Szanowni Państwo, jeżeli będą pytania, to z przyjemnością odpowiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytania. Proszę zadawać. Temat ciekawy, proszę bardzo. Jeżeli pan zna. Panie dyrektorze, mam takie pytanie. Są to dwa podmioty, z tego co słyszę, tak? Czyli Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gospodarczych, gdzie jest trzech wspólników, tak? I Invest Park. Ten drugi to jest spółka tylko miejska, tak? Stowarzyszenie Inicjatyw to jest jak formuła stowarzyszenia i tam są członkowie, nie wspólnicy. To jest taki element techniczny. Jest gmina Białogard, miasto Białogard i powiat białogardzki, a spółka jest spółką prawa handlowego, spółką w ZO i większościowym udziałowcem jest miasto Białogard. Mniejszościowym udziałowcem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Czyli jesteście udziałowcem w tym inwestorze? Stowarzyszenie, tak. I pan dyrektoruje jednym i drugim, tak? Nie. Ja jestem w Inwestparku prezesem, a w stowarzyszeniu dyrektorem, a w stowarzyszeniu prezesem jest pan Jan Buzyński. No ale dyrektoruje pan Znaczy powiedzmy, zarządzam dwoma podmiotami. Tak, i ma pan zgodę tych członków również z naszej gminy na dyrektorowanie w tej spółce? Tak? Nie ma takiego, takiej potrzeby. To pytanie mam drugie. No, jakie przesłanki gospodarcze, jakieś takie biznesowe legły pod taką decyzją, żeby wziąć kredyt około 200 tysięcy i kupić budynek w Tychowie, które nie jest w ogóle członkiem stowarzyszenia? Tychowo zostało zakupione w celu realizacji programu, który mówiłem wcześniej, inkubator spożywczy i te cztery obiekty miały być zbudowane w czterech miejscach naszego powiatu. Zauważyliśmy, że jest jeden obiekt, który możemy wykorzystać w Tychowie, zadoptować go, bo prawdopodobnie w innych gminach musielibyśmy te obiekty budować od podstaw i skorzystać
tak? No oczywiście. A teraz co się tam dzieje? Ten obiekt stoi, nie ma środków, tak jak mówiłem, nie ma środków unijnych na inkubatory spożywcze w realizacji. Czyli wzięcie pożyczki na budynek, który nie będzie wykorzystywany, to jest taka wartość? 10 tysięcy. To nie my decyzję podjęliśmy o zmianach w programu, regionalnego programu operacyjnego. Ale wy podjęliście decyzję o zakupie. Ale w momencie, kiedy była deklaracja i zapis w programie, mieliśmy być wpisani na listę, która później po akceptacji była listą bezkonkursową. Także tutaj są takie sytuacje, że często samorząd podejmuje uchwały o współpracy, o wsparciu finansowym sąsiedniego samorządu, ale oczywiście dochodzi do realizacji tej uchwały, jeżeli tamta strona z tamtej strony projekt zostanie zaakceptowany. I bywa tak, że nie jest zaakceptowany i Państwa dobra wola wtedy jest niewykorzystana. Czy jeszcze pytania? Proszę bardzo. Panie dyrektorze, bo ja tutaj nie ukrywam, prezentację prawie znam na pamięć. Mi co roku brakuje jednej rzeczy. Tego, co prosimy już od lat. Szczyt informacji odnośnie gminy Białowieża. Szczyt dosłownie. Ja tu przysłuchiwałem się, tak naprawdę nie było żadnej informacji co do na przykład, nie wiem, ile osób jest zatrudnionych na terenie naszej gminy, czy ile osób bierze pożyczki, bez danych osobowych oczywiście, ale mi się wydaje, że to najbardziej nas interesuje tak naprawdę, kto z naszej gminy korzysta. Jaka to jest skala? To my tu mamy dane ogólne, oczywiście jak najbardziej. To, że grupa milowa, przeciwny, mnie to tak szczerze powiem mniej interesuje, a to się widzę, że taka największa chyba klub programu, ale odnośnie naszych mieszkańców, ile osób się korzysta z pożyczek, czy skorzystało, ile osób jest zatrudnionych, no takie dane dotyczące nas bezpośrednio. To mi się wydaje, od lat prosimy o takie, no to wydaje mi się, że nie są aż takie mocno szczegółowe. I to chyba nas by interesowało najbardziej, bo ci aktorzy występujący chyba troszeczkę mniej. Te wręczane nagrody, no fajnie, ja powiem Państwu tak ze swojego doświadczenia podwórka mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, ja mógłbym mieć chyba 100 cały nagród i różnych dyplomów i wyróżnień i tak dalej. Każdy kosztuje około 2 do 3 tysięcy złotych, bo zgłasza się codziennie, prawie mamy telefony, chcą wyróżniać nas i tak dalej, ale wpłaci 2-3 tysiące i dostaniecie jakąś nagrodę i tak dalej. Ja już powiem, że nawet nie odbieram takich telefonów. Ale szczyt tej informacji odnośnie naszej gminy. Proszę po raz kolejny, jak będzie następne sprawozdanie, chociaż troszeczkę, żebyśmy wiedzieli, kto naprawdę tak korzysta z tego systemu. Bardzo proszę. Do pana prezesa też mam jeszcze jedno pytanie, bo chciałbym, żeby to zmieniliście statut po raz kolejny stowarzyszenia. Rozmawiałem z panem w ten sam dzień, kiedy została dokonana zmiana, bo się o tym dowiedziałem. Powiedział pan, że na drugi dzień przyniesie status stowarzyszenia. Minęło was 2 miesiące i już nie mamy tego statutu. Nie wiem, jakie zmiany zostały dokonane. Ponoć obligatoryjnie teraz ma być każdy wójt, burmistrz bądź starosta w stowarzyszeniu, ale my tego naprawdę nie wiemy. Dokonujecie zmiany różnych w stowarzyszeniu w najważniejszym dokumencie, a nie jesteśmy w ogóle o tym informowani. Nie mamy tego dokumentu też przed sobą. Miałbyś na drugi dzień, nie ja 2 miesiące. Panie prezesie. Panie wójcie, ja powiem na temat statutu. Umówiliśmy się na poprzedniej sesji, czy jeszcze poprzedniej, że zmiany statutu do Państwa będą przesuwane. Ale muszą być zarejestrowane w KRS-ie. Zarejestrowany w KRS-ie statut został, no nie chcę teraz tutaj mówić, czy był tydzień, czy 2 tygodnie temu, to jest świeża sprawa. Także ten statut do Państwa dotarł, dotrze. Ja sądzę, że była już decyzja Pana Prezesa, żeby wysłać się ten statut, czy dostarczyć. Przywiozę go osobiście dziś. Może jest już ten statut u Państwa w sekretariacie. Warto sprawdzić. Tak. Chyba, że dzisiaj tutaj, tak? Ja rozumiem, że są deklaracje, ale staramy się, żeby ten statut był jakby aktualny, czyli on musi być przyjęty przez KRS wpisany. Ale jeżeli chodzi, mówimy o tych sprawach, to oczywiście uzgodnimy Państwu te informacje. Jedynie mogę dodać, że tutaj nasz jakby wywiad, rozmowy z przedsiębiorcami
mówi się, mówią o 25 do 30% zatrudnienia w mieszkańców z gminy Białogard, taki jest jakby w systemie. Przy funduszu pożyczkowym to jest też podobna kwota, udział około 25% to są przedsiębiorcy z gminy Białogard. Jest to grupa dość aktywna, jeżeli chodzi o biznesowo. Kiedyś mogliśmy porównać, porównywaliśmy w gminę Białogard do gminy Tychowo. No to jest przepaść, to jest przepaść. Zaradność, aktywność przedsiębiorców z gminy Białogard jest no, przynajmniej no, z 5 razy była wtedy większa. Jeszcze może zupełnie. Najpierw, no, podejmując uchwały, ja uważam, że my jako wspólnicy powinniśmy o tym wiedzieć. Podejmujecie uchwały na zgromadzeniu wspólników, tak? Czy to odnosi zmiany statutu, czy rezygnacji naszego członka, jeśli też dowiaduje w jakimś czasie, że nasz członek rezygnował, którego powoływała Rada, my też musimy podjąć pewne kroki. Więc no, złożę tę rezygnację. Może dlatego, proszę Państwa, no, nie ma tego naprawdę przekazu. Podejmujecie pewne uchwały i skoro podjęliście uchwały na zgromadzenie wspólników, no to przekażcie nam te chociaż uchwały, no jakaś informacja powinna do nas trafić. Jesteśmy wspólnikami, Pan jest prezesem tego stowarzyszenia, a my informacji w urzędzie nie mamy praktycznie. Ale Panie Wójcie, proszę o cierpliwość, bo Pan by od razu chciał uchwałę, która nie jest zatwierdzona przez KRS. Naprawdę proszę o cierpliwość. Takie są warunki takie są procedury. Jeżeli by teraz przyślemy Państwu uchwałę, KRS tego nie zatwierdzi, Państwo będziecie myśleli, że to jest zatwierdzone, no byśmy się tutaj pogubili. To nie jest jakaś zła wola. Znaczy ja mówię za walne, że tutaj jest jakby decyzyjną, to jest jakby najwyższa władza walne, ale taka jest procedura, do której się mówiliśmy. Jest zatwierdzony statut i taki statut Państwo otrzymali. Znaczy, no jeżeli chodzi o statut sam, tak, ale no, była deklaracja, dostaniemy tego od razu, nie dostaliśmy. Ale jeżeli chodzi o wiele innych decyzji podejmujecie, nie dostajemy już informacji, które nie wymagają zatwierdzenia w KRS. Byłem kiedyś na sesji powiatowej i z tego co dobrze pamiętam, to Pan Starosta powiedział, że są poczynione kroki do likwidacji stowarzyszenia. Tak, no i też o tym nic nie wiemy na dzień dzisiejszy. Nie mam żadnej informacji. I to dopiero zostanie przed faktem dokonanym postępem, który będzie stanie się faktem. Pan Starosta powiedział na sesji, nie wiem, roku temu? Może nawet lepiej. My nie mamy żadnej informacji. Likwidacja, a przekształcenie. No to przekształcenie, dobrze, ale no my nie mamy żadnej informacji, co jest planowane, co jest poczynione do przodu, a my jesteśmy udziałowcem jako gmina. Członki, no tak, stowarzyszenie. No i też no, mamy wkład finansowy, tam to nie mamy. Przez wiele lat gromadzony. Nie mam takiej informacji. Dowiadujemy się z mediów, gdzieś po kątnie. No chyba nie ten. Jeszcze. Panie Wójcie, Szanowni Państwo, były dwie kwestie odnośnie rezygnacji z członka. Takiej rezygnacji jeszcze nie było, chociażby z tego względu, że ten statut nie jest zarejestrowany, także to jest jakby świeża sprawa i to trzeba będzie regulować. Jeżeli chodzi o te informacje, jeżeli chodzi o statut, to rzeczywiście jedynie mogę przeprosić, nie wiem, uciekło mi to, że nie przekazałem tego statutu, chociaż tak jak tutaj mówił dyrektor, statut no, dla porządku, jeżeli on jest zarejestrowany w KRS-ie, wtedy go można jakby powielać i przekazywać dalej. W moim odczuciu, to jest moje osobiste zdanie, żeby ten przekaz był na bieżąco, bo z nami radnymi to też jest różnie. Każdy z nas ma swoje na co dzień zajęcia. Dochodzą jakieś tam dodatkowe. Dlatego wójtowie, burmistrzowie, tak jak w innych instytucjach, no powinni w moim mniemaniu osobiście uczestniczyć w tych działaniach i wtedy nie będzie powiedzmy aż takiej no, gdzieś tam dziury informacyjnej, o tak bym to nazwał. Właściwie to samo mi się nasunęło. Najlepsze informacje są u źródła. To jest dobry kierunek, żeby wójtowie, burmistrzowie byli tymi delegatami. Radni mają swoje zajęcia, swoje prace. Nie zawsze no, gdzieś to może szwankować, tak? Dlatego no, zrezygnował Pan z bycia delegatem, do kogo teraz pretensje? No, gdyby Pan pracował przy statucie. Ale to uchwała, to nie wyszło.
No tak trudno teraz zrozumieć, tak? No to prawda jest, że nie ma jakiejś tam informacji. Pani radna, to znaczy, że nie jestem z delegatem, to nie znaczy, że gmina ma być nieinformowana, bo pani pomyliła troszeczkę dwie różne kwestie, tak? Ja reprezentuję gminę. Ale chcę pan mieć wpływ na to, co się dzieje. Ale pozwoli pani, że odpowiem. Ja reprezentuję gminę i to gmina powinna być informowana. Nie ja bezpośrednio, to znaczy, że jak jestem delegatem, to mam być nieinformowani. Mamy prezesa delegata, mamy drugiego delegata, no chwileczkę. Jakieś obowiązki dla delegacji też są, ale i na stowarzyszeniu, żeby informować gminę po prostu, jako członka. Wszędzie, gdziekolwiek. No. Słucham? Wójt reprezentuje gminę, tak? No tak. To jest dobry kierunek tutaj poczyniony, jeżeli mają być wójtowie, to burmistrzowie. Ale z kolei ja uważałem, że powiedziałem oczywiście, że możemy takie zmiany dokonać, ale jeżeli wójt, burmistrz na przykład nie chce, czy nie wyraża zgody, czy też nie może z różnych względów, żeby delegował jakąś osobę. Nie wiem, czy to zostało zapisane w statucie. Nie wiem. No bo to dziś nie, z tego co wiem, to nie zostało to zapisane, tak miałem przykład przynajmniej ustny. A to, że gmina jest informowana, to nie zwalnia nikogo z informowania gminy, czy ja jestem, czy ktokolwiek inny jest delegatem. Jesteśmy członkiem stowarzyszenia. I tu powinniśmy mieć informacje na bieżąco, niestety. Szanowni Państwo, ja to się zgadzam w 100% z panem wójtem, że Państwo powinniście być informowani. Dlatego jest sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Jeżeli jest takie życzenie, to można mi zapraszać co pół roku, co kwartał. Wtedy ta informacja będzie najbardziej bieżąca. Czyli jakby w dobrym kierunku zmierzamy. Także my jesteśmy gotowi na przyjazd do Państwa nawet co kwartał i przekazywać informacje na bieżąco, co się dzieje nie tylko w stowarzyszeniu, ale w ogóle na rynku pracy. Proszę jeszcze. Ja się nie dziwię wójtowi, że nic nie wiem. Dlatego, że szanowna rado, no wy jesteście głównie odpowiedzialni za to. Dlatego, że no, ten przepływ informacji no, jest taki, jaki jest. No, już dzisiejszy punkt przyjęcia informacji z działalności stowarzyszenia za rok 2016. No, trochę chyba. Jeszcze miesiąc byście za dwa lata. Ale to nie o tym nie chodziło. Wy żeście wybrali delegatów i nie wiem, czy żeście złożyli w ręce tych delegatów decyzje, które oni tam podejmują. Pan tutaj dyrektor mówi, no wójcie, dowie się pan o statucie, jak przyślemy, bo on musi być zatwierdzony. Jak on już będzie zatwierdzony, to wójt może sobie poczytać ten statut, tak? On powinien otrzymać projekt, i rada powinna podjąć decyzję, czy z takim statutem w ogóle się zgadza. Bo jeżeli się nie zgadza, no to jest udziałowcą, tak? Ale to po co mamy delegatów, że nie podejmuje rada takiej uchwały, tak? No właśnie o to mi właśnie chodzi, że... Jest delegatów, to ma mieć zgód na statut. Czy wy żeście wiedzieli o tym, że stowarzyszenie bierze kredyt na budynek, co ja mówiłem w Tychowie. Czy byliście o tym poinformowani? Było 6 czy 8 lat temu. A więc tego przepływu nie ma, bo najpierw powinien być, że my zamierzamy taki kredyt podjąć. I czy delegaci mają prawo taką decyzję podjąć? Jeżeli nie, a jeżeli wie, że zdecydowaliście, że tylko tych dwóch ma decydować, a nas to w ręce nie obchodzi, to teraz nie miecie w ogóle dla nikogo pretensji. Panie Przewodniczący, tak do odpomnienia, bo tutaj kolega, to może tak wyjaśnię panu, bo to są pana spostrzeżenia, bo pan do nich brał, ale praktyka jest inna, żeby te stowarzyszenia, czy nawet związki, mamy tu Związek Miast i Gmin w Rzeczy Pracenne, żeby elastycznie, szybko funkcjonowało, sprawnie, to jednak na ręce delegatów składa się tą decyzyjność. Czy jak jest w podjęciu uchwały w dorzeczu, czy zmiana statutów w dorzeczu, to żądacie Państwo, żeby oni z Wami tutaj, żeby Rada podjęła decyzję o akceptacji. Pomyślcie Państwo, my mamy w trzech członków, co byśmy się chyba nie zgodzili przez dwa lata w przecinkach dotyczących statutu. Rzeczy ma więcej.
ale w Polsce nie ma takich, nie znam takich praktyk, żeby statuty były zmieniane za akceptacją rad gminnych czy miejskich, bo to by nie usprawniało pracy danego stowarzyszenia. Po to są delegaci, żeby wpływali na działalność stowarzyszenia. Także to nie jesteśmy tutaj jakby wyspą, tak samo jest w Rzeszów, jest także w innych stowarzyszeniach. To jest tak się pracuje w takich instytucjach, żeby to było sprawne, efektywne. Jak pan widział na prezentacji, ta efektywność jest wysoka i to nie jest tylko zasługa moja czy pracowników, ale właśnie dużego zaangażowania delegatów pana Martina Wolskiego, pana Jana Wozińskiego. Ci panowie prywatny czas wykorzystują w działaniach. Często prosimy, szczególnie pana Wozińskiego, o przyjazdy. Dwa razy na dzień przyjeżdża albo do funduszu pożyczkowego, albo na inkubator technologiczny, bo tych działań, które podejmujemy, jest wiele. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania do pana dyrektora? To ja jeszcze może tutaj właśnie, panie dyrektorze, też pokażę, w jaki sposób to funkcjonuje. Pamiętam, że uchwałę odnośnie delegatów podjęliście bodajże w maju, o której my nic nie wiedzieliśmy. My podjęliśmy niezgodnie z przepisami, pamiętam chyba na początku, po wakacjach, uchwałę, która była niezgodna z przepisami. Ze statutem. Ze statutem stowarzyszenia, przepraszam. A zmiana w KRS-ie dopiero się dokonała rok później, chyba w styczniu czy w lutym. Proszę zobaczyć, jak to funkcjonuje. To w końcu wtedy powiedzieliście, że na zgromadzeniu jesteście, podjęliście uchwałę i to już jest akt, który obowiązuje. A zmiany dokonane były w następnym roku. My podjęliśmy w międzyczasie uchwałę we wrześniu bodajże. No to naprawdę robi się w końcu, co jest obowiązujące dla państwa. No my podjęliśmy niezgodnie z przepisami statutem obowiązującym stowarzyszenie wtedy tą uchwałę, prawda? Pamiętam, pan dyrektor. Panie wójcie, dobrze pamiętam, o tym rozmawialiśmy. Państwa uchwała została podjęta właściwie. Czy jest na sali prawni? Szkoda. Państwa prawnik też potwierdził, że ta uchwała jest właściwie przyjęta. Mówimy o delegacie chyba panu Marcinie Oborskim, dobrze pamiętam. Także my ten temat już wyjaśniliśmy, pana prawnik to potwierdził. Nie wiem, dlaczego my wracamy do tego tematu. Jak wszystko zgodnie z prawem państwo podjęliście. Wszystko jest w porządku, także naprawdę nie musimy się o ten element martwić. Znaczy, panie dyrektorze, bo ja zakończę temat, bo nie będziemy rozstrząsać tego, bo państwo pewnie tak nie będzie to szczegółowo widzieli. My się dowiedzieliśmy dopiero w KRS-ie, jak przyjrzeliśmy dokumenty, bo o tym się dowiedzieliśmy dopiero tam na miejscu, tak, przeglądając dokumenty, bo wtedy mieliśmy wgląd, ja się dowiedziałem o tym, że były nakładane kary i inne rzeczy. Nie będę tych tematów rozstrząsał, ale mówię, to my się dowiadujemy dopiero w urzędzie w Koszalinie, a nie z dokumentów, które powinny przyjść do stowarzyszenia. Jednak mimo wszystko, nie będę rozstrząsał tych wszystkich elementów, bo tego jest naprawdę sporo. Proszę o to, żebyśmy byli informowani o ważnych decyzjach, które zapadają, oczywiście nie o wszystkich, ale o tych ważnych decyzjach, które mają wpływ na naszych mieszkańców i na sytuację naszej gminy, żebyśmy byli informowani należycie wcześniej, żebyśmy mogli też zarobić. Dobrze, czy jeszcze są pytania? Może jeszcze na jedno nie odpowiedzieliśmy. Proszę. Było pytanie pana wójta odnośnie informacji, ilu mamy, powiedzmy, no jakie jest zaangażowanie gminy, jeżeli chodzi o ilości, tak? Pożyczek i tych, tak? Myślę, że jeżeli to padło na sesji, no to na następnej sesji państwu przekażemy taką informację. To w procentach czy w liczbach? Nie. Dobrze, dziękuję panu dyrektorowi za sprawozdanie. Proszę państwa, kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ja chciałbym poinformować, że przyszły wyjaśnienia tam odnośnie naszych sprawozdań, naszych oświadczeń majątkowych, zadań podatkowych. W większych uchwałach nie było. Drobne uchybienia, tytuł tam, podkreślenie czy zapisanie tytułu. Tym niemniej będą dwie kontrole. Dwoje radnych będzie miał kontrolę.
ponieważ czegoś tam nie dopisali, albo dopisali, a nie... Ale no, no będą te kontrole, no niestety Urząd Skarbowy podjął taką decyzję. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego takie czynności będą podjęte. Jak ktoś tam w ziemię nie wykazał tego, czy wykazał, a coś tam było o dochodach. W każdym razie to są takie uchybienia. Drobne uchybienia też jest, w każdym razie oświadczeń dużo jest. Masz 33, z tego 15, 14 radnych do Urzędu Skarbowego. Moje oświadczenie idzie do wojewody i wójta. Pozostałe do Urzędu Skarbowego. Wszyscy kierownicy działu muszą złożyć oświadczenia. I tam są takie po prostu drobne uchybienia, które nie skutkują niczym. Po prostu będą te osoby musiały się z tym zapoznać i na przyszłość po prostu zrealizować. Aczkolwiek, jak mówią, pisać zgodnie z tym, co pyta druk. Na każdym druku jest pytanie i się odpowiada. I tak się robi, to jednak najczęściej chodzi o to, że jak ktoś wykaże jakąś kwotę, czy to jest wspólność majątkowa, czy to jest rozdzielczość majątkowa. A druk tego nie przewiduje. Napisane kwoty wykazać. No i pewnie takie są tam drobne uchybienia. Panie Senatorze, proszę bardzo. Ja mam taką dodatkową informację, może Państwu tu przekażę, szczególnie do Państwa radnych, jeśli chodzi o te oświadczenia. Na naszej stronie, na biuletynie jest dodatkowy taki informator, króciutki nazwijmy to w ten sposób, w jaki sposób powinno być takie oświadczenie wypełnione i jakie wartości powinny się tam znaleźć. Do tej pory ono wisiało w takiej formie, wisiało w sensie, zostało umieszczone na WIP-ie. Niemniej jednak ja dzięki pani tutaj radnej zweryfikowałam niemalże cały już WIP i tam, gdzie należało wprowadzić poprawki, uaktualnić, to wszystko powolutku, potrzeba trochę czasu na to, ale jest uaktualniane. I również jeśli chodzi o taką instrukcję wypełniania oświadczeń, ją też postaramy się uaktualnić, ponieważ ona była przesłana przez pracowników Urzędu Skarbowego. Poprosiłam tutaj panią kadrową, żeby wystąpiła do Urzędu Skarbowego z prośbą o taką informację, o przygotowanie takiej informacji na naszą stronę, już uaktualnioną i o podstawy prawne, i o wszystkie te informacje, które powinny się znaleźć w oświadczeniu. To tak już na przyszłość, tak do tych kolejnych oświadczeń, które będą składane. Dziękuję. Pani sekretarz, wie pani, jakie najlepsze jest szkolenie, czyli informacja? Tak. Udać się na kontrolę. Jak skontrolują raz, drugi, to człowiek się wie dokładnie. Kolejny temat, wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo. Są wolne wnioski. Proszę. Może, szanowni państwo, jeszcze odnośnie stowarzyszenia, bo no wiemy, każdy ma jakiś swój pogląd na takie czy inne działania. Różnie się to odbywa i chociażby dzisiejszy kontekst tego wszystkiego, no to faktycznie im częściej powiedzmy ta informacja by była mniej dyskusji. Ale moje osobiste spostrzeżenie to jest takie, że więcej tej pary idzie tak w otoczeniu tego wszystkiego w polityce, bo ja z polityką nie chcę mieć za wiele do czynienia. Ale gdzieś się przy niej człowiek obraca, że bardziej szuka się jakichś takich potknięć, żeby się coś nie udało, żeby był obraz jak najgorszy. Nie w kwestii takiej, żeby pomóc, może doradzić coś, żeby to funkcjonowało, bardziej usprawniać czy wręcz pomagać. To dla mnie to jest to dziwne, bo powiem tak, że w ostatnim czasie, to tak jak mi pracownica przekazała, zresztą sam to zauważyłem, bo tak nawet się pytałem, to tych zapytań, informacji, tego wszystkiego jest tyle, że ona już po prostu nie wyrabia. Ma swoją codzienną pracę, ale musi jeszcze przygotowywać różne odpowiedzi i tak dalej.
mimo to, że te informacje no, można uzyskać, powiedzmy, o takich chociażby jak dzisiaj, no ale są i tacy, co wręcz produkują. Nie chciałbym tu nazwiska używać, jak swego czasu tu w poprzedniej kadencji jeden z mieszkańców Białgardu, mający nieruchomości u nas na gminie również. No taka też. No, coś wójt na ten temat wie. Także to są moje spostrzeżenia. Mówię, nikt nie jest idealny. Tak jak kiedyś pamiętam, gdzieś zapamiętałem wójta u nas na zebranie, że też pewnie się nie uszczerbnie jakiś błędów. Tak jest wszędzie. To nic nie robi, to wtedy jest największy błąd. A jak się gdzieś coś robi, no, no są różne rodzaje potknięcia, ale tak jak mówimy, można to niwelować poprzez częstsze jakieś spotkania czy informacje. To tyle, dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem się zwrócić do pana przewodniczącego, do rady, do wójta, do pani skarbni. Chodzi o Stowarzyszenie Sołtysów. Chodzi o to, że kiedyś poruszałem do sprawy już w sprawie podatków, zbierania podatków. Wiecie państwo, że coraz gorzej się robi to, bo sołtysi niektórzy dokładają do kosztów zbierania podatków, bo przyjazd i czas poświęcony na sołtysa, który tam ma parę groszy tego płacenia podatku, musi płacić, a nie odmówi mieszkańcom czy starym osobom, starszym osobom pobierania tego podatku, to dokłada tego interesu. I chcieli, no to się wziąć kiedyś, żeby ktoś na tym pomyśleć, żeby albo to jakoś inaczej, w innej formie zrobić, czy nawet pobieranie za śmieci, odpady, może coś tam dołożyć te odpady, może by weszło większe pieniądze, gdyby wyjazd był jeden i coś na tym pomyśleć, żeby środy się nie dokładali tego interesu, bo i tak mamy te pieniążki bardzo małe, to tak wkładamy w wieś, tam przy świetlice, organizujemy coś tam, musimy dołożyć, nie mamy z tego finansów, a z własnej pensji też nie mamy, bo nie wiadomo, że nie mamy pensji, tylko mamy te procenty, chcielibyśmy zwrócić się do państwa, żebyście coś nad tym pomyśleli o innym finansowaniu, czy dołożeniu może czegoś, coś tam. Dziękuję bardzo. A wychodzimy już z naprawczego, bo możemy pomyśleć coś. Proszę bardzo. No, ja chciałam podziękować za mój projekt Rady Gmin, który taki mamy klimat, muszę, że gmina się zmobilizowała i pomagała mi w realizacji tego projektu. Dziękuję. Proszę bardzo. Na początku to chcę nawiązać do tego, że no, wójt, przewodniczący zapraszamy często młodych sportowców, którzy osiągnęli jakieś tam sukcesy. No jest okazja, żeby również, nie wiem, może tutaj za mało informacji było, może nie słyszał, więc poinformuję, że jeden z młodych adeptów sportu w fitnessie gimnastycznym, Gierczyc Lidiusz, zajął drugie miejsce w Polsce, czyli wicemistrzem Polski został i reprezentował Polskę na zawodach europejskich. Tam zajął czwarte miejsce, więc można by było pomyśleć o takim właśnie jakimś miłym akcencie. Zasługuje na to, że sport, pasja, niezależnie w jakiej dziedzinie, myślę, że nam się gminie zaopłaciło, bo nieraz są to wszelkie jakieś imprezy, można by zaprosić na jakieś tam pokazy, które były atrakcyjne. Robimy tutaj imprezy, także tutaj proszę o takie, no, jakieś takie zaangażowanie. No i sprawa dla mnie trochę nieprzyjemna, to jest ostatnia sesja, gdy pani sekretarz odczytała opinię naszego radcy prawnego, zresztą wybitnego radcy, który nieraz już wiele spraw dla gminy wygrał. Ale no ja też się pokusiłem o opinię i no ona jest trochę odmienna od tej opinii radcy, jeżeli chodzi o dokłady do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych. Jest taka możliwość, prawdopodobnie nie będę się upierał, każdy prawnik ma do tego swoje zdanie, ale ja uważam, że
gmina nie podjęła żadnych w zasadzie kroków, żeby to jakoś przyzwoicie załatwić. Zaangażowano prawnika, który miał, jak myślę, na zamówienie napisać opinię, żeby była odmową. Bo gdyby było odwrotnie, to najpierw byśmy się postarali o to w ogóle, żeby taka taryfa znalazła się w ofercie RIO. Nie, przepraszam, tego wodociągu, tak? Bo jeżeli tej taryfy nie będzie, to gmina nie może do niczego dopłacać, tak? Bo ja nigdy nie wnioskowałem do tego, żeby dopłacać dla Iksińskiego, Kowalskiego i tak dalej. To jest w zasadzie niemożliwe. A więc musiałaby się taka taryfa pojawić w ofercie. I wtedy gmina mogłaby podjąć taką decyzję o dopłacie, bo można by to różnie nazwać, tak? Wrzut jednego metra sześciennego ścieków, czy coś takiego. I tego nie zrobiono. Więc no trudno nazwać tutaj, że jesteśmy. Ja tutaj taką odpowiedź prawnika mogę przeczytać, ale to nie o to chodzi. Natomiast następną sprawą to jest to, że nie daliśmy szans na wojewody, tak? W zeszłym roku zgłaszałem, czyli rok czasu było do tego, żeby taką uchwałę podjąć. Uchwałę z datą obowiązującą 1 stycznia 2018. I gdyby nam wojewoda odrzucił, no to wtedy by była jakaś taka satysfakcja, prawda, że myśmy zrobili wszystko, natomiast wojewoda tą uchwałę nam odrzucił. My natomiast, no już na etapie gminnym ucinamy i przechodzimy dalej, zostawiając tych ludzi, no ścieki, to jest zadanie własnej gminy. Gmina ma teraz do wyboru, albo budujemy sieć wszędzie i zobaczymy, czy to jest tańsze, czy droższe, albo dopłacamy po tam 10 czy ileś złotych do metra sześciennego i wtedy wyrównujemy szansę i wszyscy mają satysfakcję, że płacą taką samą cenę. Taka jest moja myśl. Ten temat jest oczywiście bardzo długo już mówiony, ale tak, wypowiadała się pani prezes wodociągów, nie tylko ona, zresztą i pracownicy wodociągów, że nie ma takiej możliwości. Proszę nie snuwać takich oskarżeń, że my występujemy o opinię prawną, ma być taka, nie inna, bo to jest dla mnie oskarżenie i to chyba nie stosowne, panie Sotysze. Mecenas przygotował niezależną opinię prawną, nie na zlecenie, jaka ma być, tylko taka, jak nie są obowiązane przepisy. Taka opinia prawna została przeczytana. Co możemy zrobić? Mam podejmować uchwałę niezgodną z przepisami, a ja chyba bym nie szedł w tą stronę, żeby czekać na odrzucenie tej uchwały. Chyba nie tędy droga, żeby takie postępowanie prowadzić. Mamy wszystkie opinie, które świadczą o tym, że nie ma takiej możliwości, więc takiej uchwały nie podejmujemy. Uważam, że nie byłoby słuszne i zasadne podjęcie uchwały niezgodnej z przepisami, bo do tego, żeby sprawdzić, a może ona przejść. No bo to tak, mam takie odczucie. Jest pan mecenas, może pan mecenas, jak tu pozytywił pan Sołtys, powiedział wybitny, tak? Nie jest sarkastycznie, to też takie nieprzyjemne sformułowanie, ale pan mecenas może się wypowie, bo też temat zna dogłębnie, jeżeli chodzi o dopłatę do cen wody, przepraszam, do ścieków z szamp, które obsługuje. Do kanalizacji. No właśnie, pan Sołtys porusza po raz kolejny ten temat, ja myślałem, że sprawa... Ja pisałem taką opinię niedawno chyba, na polecenie pani Agencji. To czy to jest jakieś pytania, przepraszam, do tej opinii? Że przygotowana pod... Że proszę? Pod zamówienie. Gmina, która została przygotowana, Jak też widzę, że sobie ja nierzetelnie działam, to co mam powiedzieć? Że rzetelnie? Albo powiedzieć, za ile tę opinię zrobiłem? No nie wiem, nie kumam czasu. U nas wprost. Bo jak są pytania na tej opinii, to o co chodzi? Ja chętnie wyjaśnię. Natomiast jeżeli jest taki zarzut,
że ja i tak będę mówił to, co mi każą, no to po co mam w ogóle się odzywać? Tak? Natomiast dla tych niezorientowanych, którzy może nie wiedzą co oczy, chodzi o to, że wnioski taryfowe i to, co wodociągi robią i to, co rurami i szamy te nieczystości biorą, w tych wnioskach taryfowych nie ma wywozu szamy. Gmina może tylko określać górną cenę, tak? Jaka może być na rynku tym gminnym, za wywóz szamy, tak? O tym mówiłem. Proszę? O tym właśnie mówiłem, że gmina nie może podjąć decyzji, jeżeli w ofercie wodociągów nie ma tej taryfy. Znaczy, i wszystko się zamyka od tego, że na tym trzeba by było wprowadzić taką taryfę. Taryfę może tak. Znaczy wodociągi mogą wywozić szamba, jeżeli chcą, tak jak inni przedsiębiorcy. Przepraszam. Bo to jest tak, że my też wydajemy chyba tam, ja teraz głowy nie dam, czy nie jest tak, że my musimy tak jak nasi na wywóz śmieci gdzieś wpisywać. Tych, co chcą wywozić szamba na terenie gminy, to ich tam do rejestru wpisujemy. I oczywiście wodociągi też mogą być takim przedsiębiorcą, tak? Może to być, mogą to być wodociągi, może to być każdy, kto prowadzi działalność i ma szambowóz. I on, każdy z tych przedsiębiorców stosuje jakąś cenę, a gmina ma prawo ustalić, że ta cena nie będzie wyższa niż na przykład tam ileś za metr sześcienny, tak? 100 zł czy 10. Nie wiem, chyba jest taka wygląda. Ale to jest co innego, jeżeli wodociągi świadczą taką usługę, bo my ich nie możemy przymusić do tego. Natomiast wodociągi świadczą nam zupełnie inną usługę z tytułu tak zwanego zbiorowego odbioru ścieków i dostawy wody. Tak? To jest z ustawy o właśnie o tym zbiorowym dostarczaniu wody. I to są zawsze co roku dostarczane do gmin. Te cenniki, czy jak tam się nazywa, taryfy, rada je albo zatwierdza, albo nie zatwierdza, to już jest inna sytuacja, prawda? Ale to się nie wiąże z cenami wywozu szamb, bo to jest zbiorowe, czyli przez rurę. A tu przyjeżdża beczkowóz i pompuje i wywozi. To jest usługa zupełnie odmienna. Także no nie wiem, co jeszcze. Czy problem? Problem jest tym, że powołując się na te przepisy, na które się Pan powołał, tak. Ma Pan 100% rację, że jeżeli mamy przytoczyć tam paragrafy, z ustaw i tak dalej, wszystko się zgadza. Ale jest inna opinia prawnicza, którą przeczyta w takim razie, bo się tego zmusi. Moja ocenia, że gmina starcza dopłaty do jednego metra sześciennego nieczystości ciekłych, to można podjąć uchwałę w sprawie dopłat ściekowych dostosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników wodnych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała może wskazywać grupy mieszkańców, które będą korzystały z dopłat. Na przykład osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Tu to znaczy właściciele nieruchomości położonej na terenie gminy. Z wyłączeniem właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą na tej nieruchomości, które po spełnieniu określonych w uchwale warunków mogą otrzymać dofinansowanie na zadania związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Uchwała może zostać podjęta na podstawie artykułu 18 ustawy 2.15 w związku z artykułem 7 ustawy 1 punkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dalej ustawa o samorządzie gminnym. Dopłaty powinny być udzielane z budżetu gminy, ale z innych środków niż pochodzące z opłat i kasy wojskowej. Bowiem w mojej ocenie dopłaty tego rodzaju nie służą realizacji żadnego z zadań wskazanych w artykule 400a ustawy 1, tą, na którą się Pan powołuje. Prawo ochrony środowiska i dofinansowanie powinno nastąpić nie w formie dopłaty bezpośredniej, tylko na podstawie wystawionej faktury VAT przez zakłady oczyszczające ścieki. Czyli dopłata powinna być bezpośrednio przekazywana przedsiębiorcom oczyszczającym ścieki. Praktykuje się, że w takiej uchwale ustala się na przykład dopłatę do ceny wywozu i oczyszczenia jednego metra nieczystości, albo gdy gmina dysponuje znacznymi środkami, dopłata stanowi różnicę pomiędzy ceną za odbiór jednego metra sześciennego nieczystości ciekłych i ich oczyszczeniem, a ceną za odbiór jednego metra ścieków poprzez sieć kanalizacyjną. I to jest no, moim zdaniem znam ten pogląd, moim zdaniem te przepisy nie dają podstawy do czegoś. Kiedyś były przepisy... To jest Pana
zdanie. No tak, ja to szanuję. To jest pana zdanie, ale na początku... Tak, pan nie szanuje, ja szanuję państwa. Jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą tak. Nie ma sprawy. Kiedy się dodała, była taka, znaczy jest ustawa o środowiska i tam z przepisów, tak, już tutaj staje też. Gminy robiły takie opłaty, też do szamp, to nie wiem, czy akurat, ale chyba też były takie próby. To, że tam, no to tak, to, że tam był program oczyszczania, to są dopłaty do studni, wiercenia, czego tam jeszcze, ale ten przepis, ja naprawdę tej opinii pisałem, ten przepis pozmieniano i teraz, no, moim zdaniem, gmina absolutnie nie ma możliwości czegoś takiego, jak tutaj pan Sołtys mówił. Natomiast te przepisy, które są powołane, bo tej opinii nie znam, natomiast ja to w komentarzach znam, ten bolo. Te przepisy zostały w samorządzie gminnym, to są przepisy ogólne. To jest wymienione, że no, gmina ma jakieś tam zadania, tak? Jest tam na początku ustawy o samorządzie, jak państwo pewnie znają, radni, że gmina dba o coś tam, o drogi, o oczyszczanie, o czystość środowiska i tak dalej, ale to według mnie to nie jest podstawa do tego, żeby z budżetu gminy dopłacać osobom fizycznym pieniądze. Bo to jest ustawa. To musi być przepis wyraźny, że... Przed chwilą czytałem, że nie osobom fizycznym. To jest właśnie o to mi chodzi, że nie osobom fizycznym nie wolno dopłacać osobom. Tylko firma. Tylko faktura. No jak to coś świadczy. No tak, ale jakiś przedsiębiorca, to jak wodociągą robimy dopłaty. No to tak, na tej samej zasadzie, jak dopłaty robimy, to ścieków z kanalizacji, na tej samej. I też tam osoby. Moim zdaniem, szanowni państwo, moim zdaniem to jest... Nie ma podstawy do czegoś takiego. Ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby uchwałę taką podjąć. No. Powołać się na te przepisy. Nadzór wojewody to sprawdzić. Ja takich uchwał nie znalazłem. Zanim pani, jak mi pani sekretarz zleciła sporządzenie tej opinii, szukałem, czy może gmina gdzieś tutaj, zwłaszcza w naszym województwie, takie uchwały podjęto, bo to moim zdaniem uchwała musiała być publikowana. Ale nie znalazłem ani publikowanych, ani niepublikowanych. No, tyle mogę powiedzieć. Tak. Czyli idziemy, że prawda? Prawda jest nieznana, panie radny. Prawda jest nieznana, nie ma. Jest tylko zawsze prawda taka. Dobra, nie zastąpię, to powiem. Żartownicze. Ja opinię swoją napisałem na gruncie mojej wiedzy i tego, co zbadałem. Tyle mogę powiedzieć. Moim zdaniem nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały o dopłatach, które by były realizowane w ten sposób, że oto przedsiębiorca X, tak, bo to nie może, nie może tylko wodociągu dotyczyć. Ktoś, kto ma beczkowóz, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, zgłasza się do gminy, przedstawia faktury, że wywiózł od konkretnych ludzi. Absolutnie, panie radcu. Nie tak. Nie tak. Znaczy ja mam taką propozycję, przepraszam, panie wójcie, jeśli tak, komisji może przełożyć. No właśnie, bo może pan Sołtys by to przekazał, to materiały, co ma, napisał, jak to tam jest napisane, jak te dopłaty mają wyglądać według tej opinii i wtedy można to się odnieść. Przepraszam. Tylko to wyjaśniałem. To nie chodzi o firmy wywożące ścieki, bo tych firm można się namnożyć ileś. Chodzi o rynek, który taryfę wprowadza. Koszt oczyszczania jednego metra sześciennego ścieku. I teraz wyznacza na przykład 30 zł za metr oczyszczania. Nieważne, kto tam przywiezie, tak? Tylko to jest koszt dla każdej z tych firm. Koszty, ten co przywiezie, to są jeszcze inne, bo koszty, czym on tam przywiezie, jak sprzęt i tak dalej, to nas nie będzie obchodziło. Nas obchodzi tylko metr oczyszczenia ścieku. I jeżeli RWiK ustali, że jest 30, gmina może powiedzieć, dobra, 30, a my 10 zł do tego dopłacamy. Na podstawie faktury z RWiK-u, że wasi mieszkańcy, ale tylko z wiosek, gdzie nie ma kanalizacji, bo taki regulamin można opracować, prawda, że dotyczy to tylko mieszkańców z tych wsi, których kanalizacji nie ma, a w nie ma możliwości podłączenia. Tak, a my w tej chwili nie mamy takich możliwości, żeby tam kanalizację taką zbudować, no na ten okres dopłacamy do tego jednego metra sześciennego.
i na podstawie faktury z RIK-u, tak samo jak dostajecie fakturę za wodę, tak samo jak dostajecie fakturę za ścieki i tyle oczyszczono z gospodarstw indywidualnych z oczyszczania. To jest wszystko. Proszę bardzo, pytanie jeszcze. Tak się przysłuchuję, bo pan radca mówi, że nie znalazł przepisu, komentarzy. Się wydaje, że problem jest czym innym, że to odgórnie jednak nie jest w jakiś sposób uregulowane, a czego nie ma, no z prostej przyczyny. No znalazł się u nas jeden sołtys, który chce być wobec środowiska fair, no i dochodzi do tego. A pozostali no nie chcą płacić, to wolą wywozić po krzakach, tak jak my do tej pory robiliśmy, kiedy nie mieliśmy tej kanalizacji. To jest cały konflikt. Rady daje przykład. No tak było, panie wójcie, tak było. Proszę państwa, to temat na dyskusję może na jakieś posiedzenie wspólne komisji. Ja tam mam swoje. Ja parę spraw takich organizacyjnych. Czy wychodzi pani do szambu do Czyszczali? Mam pytanie do pani. Czy pani wychodzi do szambu do Czyszczali? Pani, może takie tematy to weźmy sobie na wspólne posiedzenie komisji, aby się uczyszczali. Nie na to. Kochani, takie organizacyjne. Chcielibyśmy już powolutku ustawić termin dożynek przyszłorocznych. Myślałem, że Sylwestra najpierw. Uśmiechacie się państwo, ale naprawdę musimy pracować bardzo długo nad tymi dożynkami. Śmiejecie się państwo, już mamy pierwszy termin zarezerwowany przez gminę Gawino. Rozesłałam wszystkim informacje, kiedy są u nich dożynki w 2018 roku. Państwa, to tak funkcjonuje, to tak długo trzeba nad tym pracować. Więc my jeszcze raz daję państwu pod rozwagę temat, kiedy organizujemy te dożynki. Myślę, że niech to będzie wrzesień, ale ustawmy sobie jakiś termin, żebyśmy mogli już pracować nad tym terminem, tak? I chciałbym ten termin rozesłać po sąsiednich gminach przede wszystkim, żeby były poinformowane, żeby się te dożynki nie nakładały, tak? Państwo wcześniej informowali. To jest jedna sprawa. Spraw organizacyjnych. Sołtysi, jak widzicie, jeszcze nie macie swojego zdjęcia, jeszcze nie jesteście w tej kadencji, to trudno, ale jak chcecie, to zmobilizujcie się, proszę, żeby porządzić to zdjęcie, bo nigdy nie ma kompletu. I pani często mówił, że chcą wyjeść wcześniej, a że kiedy będzie tak takowe zdjęcie? Kochani, to do tego nie pozostała. Są dwa terminy, które się ma zarezerwować. Paszkowice i Kamienie. Ile osób będzie na Paszkowicach? Pani. Pani, jeszcze jedna kwestia, taka też informacyjna właściwie. Chcę przystąpić. Z okazji stulecia niepodległości Polski jest taki projekt 100 pomników na 100-lecie niepodległości. I zastanawiam się, że gmina, bo my chcielibyśmy przystąpić do tego projektu. To jest projekt rządowy, około 3000 zł, bo można, że tak powiem, otrzymać taki projekt wraz z wykonawstwem. Bo tak naprawdę tutaj naszej gminy 20%. 300 tysięcy będzie kosztował cały projekt ze wszystkim, tak, że tak powiem. Jakiś tam wkład własny gminy jest około 20%. Zastanawiam się nad takim przystąpieniem, ponieważ powiem tak szczerze, to od początku kadencji się zastanawiam, że my tak naprawdę na terenie gminy nie mamy żadnego miejsca takiego upamiętniającego, gdzie moglibyśmy się zebrać, czy też szkoły, czy my samorządowcy, czy państwo, są tysiąc, czy ktokolwiek inny i złożyć hołd naszej historii. W Białogardzie, jak wiecie państwo, jest pomnik Orła Białego, gdzie są wszystkie uroczystości, odbywają się. My na terenie gminy takiego miejsca nie mamy. Nadala się pewna okazja. Myślę, że to będzie dyskutowane z państwem, z osobami i z radnymi. Czy przystąpimy do takiego projektu? Wiesz, taki projekt jest, więc dzwoniliśmy, już informowaliśmy, że wyrażamy wstępny akces do tego projektu. Od nas zależy decyzja, czy takie i co do miejsca, i co do podjęcia kroków, czy bierzemy udział w tym projekcie. Ja myślałem o miejscu, dobrym by było, tylko że państwo radni się nie zgodzili na wyburzenie tej części przy nowo wybudowanej bibliotece. Tam byłby super miejsce, ale niestety no, rada
nie wyraziła zgody na wydłużenie tego miejsca i to stoi dalej, dalej będzie znaczył kolejne lata taki pomnik opozycji, opozycji można to powiedzieć. To czyli już jest pomnik. Już jest pomnik, tak. Miejsce wydawałoby mi się idealne, aczkolwiek teraz wydłużenie państwa będzie kosztowało przynajmniej dwa razy drożej niż wtedy, co proponowałem, bo są zrobione wszystkie chodniki, ławki, polbruki i tak dalej. I to jest bardzo kosztowne na ten moment. Zastanowimy się, czy wchodzimy w ten projekt i nad miejscem, gdzie chcielibyśmy coś takiego zlokalizować. Myślę, że to byłby dobry pomysł dla naszej gminy. Tak naprawdę naszej gminy nie ma takiego miejsca. Ja się zastanawiałem już bardzo długo, ponieważ nawet nie mamy gdzie zorganizowania uroczystości takich państwowych. 11 listopada zapasu. A jeśli mogę, przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Proszę. Ja sobie pozwolę, przepraszam, proszę Państwa, dopowiedzieć, może jeszcze uzupełnić, jeśli Pan mi pozwoli, takie jedno zdanie. Dlaczego akurat Stanowino i dlaczego to miejsce? Nie ukrywamy, że myśleliśmy o tym, żeby to była lokalizacja przy szkole. Jedną z takich szkół właśnie w Stanowinie jest ten teren taki, gdzie wyobrażamy sobie, że tym właśnie miejscem mogliby się zajmować uczniowie tej szkoły poprzez pielęgnację, poprzez nie wiem, jakieś nasadzenia, a jednocześnie poprzez utożsamianie siebie właśnie z takim elementem, z takim pomnikiem, z takim miejscem, gdzie chociażby ten 1 września nie będzie tym uczniom kojarzył się tylko i wyłącznie z rozpoczęciem roku szkolnego, ale i chociażby z wybuchem II wojny, z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Poza tym, dlaczego znowu tam? Dlatego, że dużo otwartej przestrzeni, dlatego, że jest to też taki punkt, bo pan wójt tutaj, ja nie ukrywam, troszeczkę dyskutowaliśmy na ten temat, jak to zrobić, powierzchnia gminy jest rozległa, jak namówić, zjednoczyć mieszkańców do tego, żeby w danym dniu przyjechali właśnie w to miejsce. Spróbujmy, zacznijmy, niech to będzie na początek, nie wiem, tylko i wyłącznie szkoła i kilku mieszkańców danej miejscowości, ale ja mam nadzieję i wierzę w to, że z czasem mieszkańcy widząc, że się dzieje tam, w tamtym miejscu, a nawet dyrektorzy innych szkół mogliby korzystać właśnie w ten sposób, że chociażby delegacja szkoły, innej szkoły, tak, z naszych tych miejscowości byłaby dowożona na to miejsce w tym danym dniu. Bardzo, ja nie ukrywam, że mi bardzo zależy na tym, bo ja wiem, że tutaj szkoły bardzo mocno się starają, jeśli chodzi o tą edukację uczniów i przekazywanie historii, ale zadajmy sobie pytanie, 11 listopada, w sobotę, czy my jako gmina mamy takie miejsce, gdzie możemy się spotkać? Tu nie. Uczniowie w tym momencie, owszem, mają lekcje historii, może apele uroczyste, ale tak na dobrą sprawę nic poza tym. Dlatego taki apel, jeśli Państwo macie inne propozycje, ale proszę wziąć pod uwagę to, żeby ta lokalizacja właśnie miała między innymi tu na uwadze tych, którzy będą mogli tym miejscem się zajmować na co dzień i pielęgnować. Dziękuję. Godne realizacji i pomysł jest, ale poszukajmy może, nie wiem, bo tak w tej chwili też mi nie przychodzi do głowy, czy jest jakieś miejsce historyczne, które no, było godne, żeby tam postawić powiedzmy taki pomnik, to jest jedna sprawa. No, jestem zwolennikiem czasami odrzucania najgłupszych pomysłów, a jak mi doszło w tej chwili. Bo dlaczego? Bo może okazać się tym najlepszym. No tak czasami w życiu bywa, niekoniecznie zawsze, ale no, sąsiedzi mają, mówię o Karlinie, my mamy też takie miejsce na tej górze, jak my na wsi mówimy, radarowej. Może taki pomnik by górował nad gminą, bo to jest jeden z największych. Albo Klempińska. Ale to mówię, proszę Państwa, też tak podrzucam, bo podrzucam, ale tych pomysłów może być dużo, ale przede wszystkim to mi się wydaje takie historyczne jakieś miejsce było najbardziej. I jak widzicie, już jest problem, bo jeszcze ze 3-4 rozrzucam problem i mamy problem. A jeszcze
Odnośnie tych drużynów. Proszę Państwa, to co sołtys tu też wspomniał, ja jeżdżę co roku na Baszkowice i powiem szczerze, naprawdę kto chce jechać, to pojedzie, bo są 3 dni na te Baszkowice. To jest jedna sprawa. Druga, bo to jest piątek, sobota, niedziela. Druga to, abyśmy tylko nie zrobili dożynek w tym dniu, kiedy są powiatowe, no bo to rzeczywiście. A następne mogą się nakładać, bo naprawdę ilu tych rolników jedzie na dożynki przez miesiąc, co tydzień jeżdżą na dożynki. No weźcie się, ja mówię nie tylko za siebie, powiem tak. To tylko jeździ garstka ludzi albo po stronie politycznej, albo już nie chcę mówić. Także moja uwaga to jest w tym kierunku. Zresztą nie tylko moja, bo jak rozmawiam z rolnikami. A są złośliwi, co znowu mówią, a niech se robią kiedy chcą, ja tu mam gdzieś to, bo jak nie takim. A chyba to nie o to chodzi. Drodzy Państwo, panie radny, panie wójcie, może ustalmy dzisiaj mniej więcej taki termin, bo jeżeli poszedł w eter już, że to rzeczki Dmitry, który zajmuje ktoś, później to miejsce zajęte jest, to ustalmy to dzisiaj, jesteśmy dzisiaj, ustalmy mniej więcej dzisiejszy dzień, na przykład na którym tam września czy sierpnia, sierpnia raczej nie, bo według mnie za wcześnie, że wiemy, że jak w tym roku, ustalmy to na września, ustalmy to dzisiaj, bo pójdzie w eter, ustalmy się za miesiąc, my powiemy za miesiąc swoje, już nie będzie terminu. Jest jeden termin, spotkamy się dzisiaj, jesteśmy, ustalamy jeden termin dzisiaj, bo nie mówicie, dzisiaj temu ustalamy, jesteśmy jako sołtysi, radni jesteście, i będziemy dzisiaj. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie proponuję, proszę o pozostanie wszystkich sołtysów radnych po sesji, 10 minut ustalamy, co do terminu i co do miejsca. 10 minut? A czy do miejsca pani? No tak, za ciosem, ustalamy też miejsce, żebyśmy wiedzieli, gdzie się przygotowali. Panie wójcie, na miejscu na czym jest czas, chodzi termin, ustali termin, bo miejsce do miejsca. No, z miejscem proszę przypomnieć, w tym roku był bardzo duży kłopot, bo nie chcieliście Państwo miejsca w tych dużynek i był bardzo duży. Dobrze, że znalazł się, nie ma już sołtysa ze Stanowina, nowy sołtys, że tak powiem, kolokwialnie wkręciliście go trochę te dużynki. No, obawiam się, że jest już drugi rok i się nie da wkręcić w następnym roku, więc ja bym prosił, żebyście już Państwo zastanowili się, jeżeli jest taka możliwość, na też miejsce, to oczywiście nie zobowiązuje dzisiaj, tak, dopiero przy realizacji tych dożynek, ale już ja chciałbym też wiedzieć, jakie będzie miejsce. Także proszę o 10 minut pozostałych sesji. Moja propozycja jest taka, ponieważ mamy się w listopadzie jeszcze raz spotkać, może zostawmy to i nie każdy przemyśli w domu, porozmawia z ludźmi i na następną ustalimy konkretny plan. Chyba się spotkamy w listopadzie. Jeśli Państwo macie taką propozycję odnośnie powiedzmy już konkretnie podania tego terminu dożynek jeszcze w listopadzie, bo najprawdopodobniej Panie Wójcie, tak, w ostatnim dniu listopada nie wykluczone, że będziemy musieli się jeszcze spotkać, to bardzo również prosimy. Bardzo również prosimy o przemyślenie lokalizacji tej kolumny, o której mówimy, nazwijmy ją pomnikiem. Dlaczego to jest bardzo istotne? Ponieważ ja może tutaj dwa słowa jeszcze dodam odnośnie tego, jak ma przebiegać zorganizowany przez MON, bo to MON organizuje ten konkurs na 100 pomników na obchody tytułu setnej rocznicy. Proszę Państwa, w tej chwili MON ogłosił pierwszy taki etap, to jest konkurs na wyłonienie, na wybór propozycji wyglądu artystycznego takiego pomnika i materiału, z jakiego on ma zostać wykonany. Taki czas jest do końca roku. W międzyczasie już my, jeżeli chcielibyśmy jako jednostka samorządu terytorialnego, bo w regulaminie, o którym tutaj MON również mówi, jest wskazane, kto może przystąpić do takiego konkursu. No nie konkursu, to jest drugiego tego etapu, czyli ubiegania się o dofinansowanie na budowę takiego pomnika. Dlatego też my jako gmina powinniśmy już na koniec listopada określić miejsce, w którym widzielibyśmy taki pomnik, dlatego że jesteśmy zobligowani, chcąc przystąpić, już wystąpić do MON-u, tak, z taką propozycją, że jesteśmy zainteresowani, że mamy
lokalizację, mamy propozycję i proszę Państwa, to jest wówczas początek do tego, aby ubiegać się, tak jak Pan Wójt tutaj wspomniał. Też nie jest powiedziane do końca, że taki pomnik miałby kosztować około 300 tysięcy złotych, bo to będzie uzależnione od tego, jaki będzie materiał, tak, i jaka będzie wielkość tego pomnika. Niemniej jednak, ponieważ ja rozmawiałam z pułkownikiem z MON-u, który się zajmuje tym tematem, i on mi w ten sposób przekazał, że dofinansowanie ze strony MON może być w granicach 80%. Także my już musielibyśmy zdeklarować się dziś, bo no, musielibyśmy tutaj poprosić panią skarbnik o ujęcie tych przynajmniej 20% w budżecie na rok przyszły. Także bardzo proszę, żeby do następnego tego naszego spotkania już przyjść z gotową jakąś propozycją, żebyśmy mieli te dwa terminy już uzgodnione. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Zabytek mówi, że zrobił bez 60 tysięcy. Proszę Państwa, zawsze tak, dwie sprawy są do następnego spotkania, mianowicie termin dożynek i lokalizacja tego pomnika. Lokalizacja i akceptacja. Czyli trochę czasu trzeba mieć, no, przemyślimy terminy przede wszystkim i dożynek, żeby wszystkim pasowało, bo pogody nikt nie przewidzi na rok wcześniej. Czy jeszcze są jakieś sprawy? Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś sprawy? Pytania? Proszę Państwa, dziękuję za przybycie na dzisiejszą sesję i uważam sesję za zakończoną. Dziękuję za przybycie.